dziś wygramy! Orły! No poszedł. Nie ten. No dobrze. Ale tamten dobrze wyszedł, ten stanął i chuj. No i teraz strzelaj z daleka, kurwa. Ojej. Ma kopnięcie tu. Robił. Mógł strzelać z daleka, nie? No poszedł. Sam, idź. Poda. 3-0. Ja pierdolę. To... zmienić już na pewno, nie? Idź. Oj, nie! Pierdolę. Bo wiatr, kurwa, poszedł. Pierwsza bramka. Na boisku to trudno było, wiesz. Poszedł. 5. Moja szkoła. Tak jest. I rodzina. Patrzy się na kurwa. Nauczyła go? No. Żona? Wyłączyć? Jest. 6. Jak wyłączyć? A tam co mówiłeś, ten głos, żeby... A nie. No poszedł, może strzeli gola nareszcie. Kamil. Ale nie pił, tylko obrońca rzucił. Tak? No. No i co? Dobrze, i co? Tatarczyk strzelił. Tatarczyk. Gwiazda nasza strzeliła. 8-1. Orlem Tareszem! Chodźcie tu do nas! Orleta, chodźcie tu do nas! Chodźcie tu do nas! Orleta, chodźcie tu do nas! Chodźcie tu do nas! Zwycięstwo też Orleta, bo to rycerski klub.
A teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy w łódkę pić. Ale na mnie nie było. W 2021 roku kilkoro było. I oddaję już głos panu Romanowi Luchowskiemu, prezesowi Orląt. Szanowni Państwo, pozwólcie, a zarazem wybaczcie, że będę się posiłkował tutaj tekstem, a nie chciałbym nikogo pominąć, ani jakiegoś faktu pominąć. Witam serdecznie wszystkich Państwa na obchodach 60-lecia Rzeszowskiego Klubu Sportowego Orlęta Arena Rzeszów. Bardzo się technicznie takie sprawy tam też występują. Bardzo się cieszę, że udało nam się dziś tak licznie spotkać, że jesteście z nami. To najlepszy dowód na to, że Orlęta to klub z wyjątkowym, niepowtarzalnym klimatem. Ten klimat przez lata budowaliście i budujecie wy. Cała społeczność Rzeszowskiej Piłki. Serdecznie wam za to dziękuję. Dziękuję zaproszonym na tę uroczystość gościom, naszym sponsorom, którzy pomagają klubowi sprawnie funkcjonować. A są to pan Marek Janiszewski, burmistrz miasta i gminy Reszew. Pan Jerzy Bajorek, zastępca burmistrza Reszna. Michał Kochanowski, starosta kętrzyński, którego wsparcie pozwoliło nam się dzisiaj tutaj spotkać. Pan Stefan i Przemysław Kołakowscy, właściciele Remy, których dziś niestety zatrzymały inne obowiązki, nie mogą być z nami, ale nas wspierają. Pani Joanna i Krzysztof Myszkowscy, Andrzej i Paweł Rezanko, Młynowa, nasz najlepszy partner. Pani Bożena Ładosz, prezes Banku Spółdzielczego w Reszlu, którą dzisiaj reprezentuje pani Ewelina Kowalska, członek zarządu. Pan Dariusz Kołakowski, pan Marek Nowogrodzki, pan Robert Kudłak, Dobromiejska Fabryka Mebli, spółka z o.o., największy zakład produkcyjny w naszym mieście. Pelcowizna, nasz sponsor, który udostępnił nam dzisiaj lokal, przedstawicielem, jak również współorganizatorem dzisiejszych obchodów jest pan Rafał Romanczuk. Pan Krzysztof Kościelniak, Primavera Barczewo. Pan Bogdan Luchowski, Przewóz Osób. Tomasz Wywigacz, BOS 19, Grupa Siwik, Mrągowo, dostawca paliw. Pan prezes Marek Jasiel, Frikę Mrągowo, Maszyny Rolnicze. Jest z nami przedstawiciel. Witamy serdecznie.
Pan Radosław Gross, kilkuletni sponsor, ufundował nam dzisiaj 3 piłki. Przekazuje je na ręce kapitana Mateusza Tellika. Zapraszam. Szczególnie witam sekretarza generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, a jednocześnie prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, pana Marka Łukiewskiego. Witam gorąco wiceprezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, pana Edwarda Szmula, współorganizatora również dzisiejszych obchodów. Witam serdecznie wiceprezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, pana Mirka Millera. Szczególnie ciepło witam naszych seniorów, pana Mieczysława Pesla i Jerzego Pałczko. Założycieli i wieloletnich działaczy klubu w różnych funkcjach. Witam panią Zenię Bartosiak, naszą kierownika i myślę, że dożywotniego drużyny naszej seniorów. Kogo? Henryka Gołębiewskiego. Tworzyli Orlęta jeszcze w latach 60. Pozwólcie, że ich powitam. Dziękuję za obecność. Witam pana Krzysztofa Branickiego. Ryszarda Winkowskiego. Wasyla Dejnaka. Stanisława Majszaka. Jana Osińskiego. Henryka Pakulskiego. Mariana Pakulskiego. Jerzego Pyrzaka. Ryszarda Świderskiego. Tadeusza Żegisa. Macieja Sobótkę. Waldemara Walucha. Sławomira Libernu. To oni tworzyli piłkę w latach 60.
serdecznie witam ich następców, zawodników, trenerów, działaczy, sędziów i kibiców przez lata budujących Orlęta. Dziękuję, że jesteście. Orlęta dziś to klub, który ma nie tylko piękną historię, ale też ciągle szkoli i wychowuje. Pracujemy z dziećmi od 6 do 16 roku życia, którzy reprezentują nas w Wrzakach, Orlikach, Trampkarzach i Juniorach Młodszych. Od niedawna pod szyldem Orląt grają też nasze urocze dziewczyny, które reprezentują. Których reprezentacja też jest tu z nami. Zapraszam już teraz na jutrzejszy turniej naszych pań o godzinie 13 na Stadionie Miejskim w Reszlu. Jeszcze tak informacyjnie, jak już tutaj jesteśmy, o 11 jest mecz juniorów młodszych z Wyną Sępopol, a o godzinie 16 przewidziany jest mecz Orlęciaki, byli piłkarze i kibicy. Także serdecznie zapraszam również na 16 miejscu. W klubie trenuje blisko 70 dzieci z Reszla i okolic. A szczytem tej naszej piramidy są seniorzy, obecnie grający w klasie okręgowej. Wszystkim wam, którzy reprezentujecie Orlęta, także w tym miejscu dziękuję. Dziękuję serdecznie kolegom z zarządu za wspólną pracę na rzecz działalności naszego klubu. A jest to wiceprezes Darek Fenik, członek zarządu Andrzej Kozubowski, członek zarządu Marek Ternik, członek zarządu Daniel Wiśniewski, członek zarządu Julian Krapa, skarbnik Marek Prusinowski i członek Piotr Kamil. Działa komisja rewizyjna w składzie Janusz Kozoń, Jarosław Pieniak i Andrzej Adamik. Szanowni Państwo, jeszcze raz wszystkim bardzo gorąco dziękuję za przybycie nasze jesięciolecie klubu Orląt i życzę wspaniałych wspomnień i rozmów, i udanego wieczoru i świętowania. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy serdecznie panu prezesowi, a po zabranie głosu poproszę pana burmistrza Reszla Marka Jędrzejewskiego. Panie sekretarzu, panowie prezesi, członkowie zarządu Orląt Reszel, 60 lat, drodzy zawodnicy, goście, trenerzy, seniorzy. Bardzo mi miło, że mogę w tak zacnym gronie tutaj z wami być. W tym szczególnym dniu, czyli jubileuszu 60-lecia. To bardzo duży okres. Przez te czasy wiele się zmieniło, wiele się wydarzyło. Ale jedno się nie zmieniło. Orlęta są i będą. A to dzięki wam. Dzięki kibicom, dzięki zawodnikom i dzięki naszym wspaniałym sponsorom, bo można być wszystko, ale bez pieniędzy to się nie da. Czyli tu bardzo wam sponsorzy w imieniu zawodników, naszych mieszkańców bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że
to spotkanie, bo to 60 lat temu, to ja miałem jeden rok dopiero, ale wiem, że już wcześniej, jeszcze zanim Orląt nie było, tak trochę w historii, to mi Darek pokazał zdjęcie, gdzie jeszcze przed Orlętami tutaj też piłka była i mój tata tam świętej pamięci też, na której ma taką grał, lewym czy prawym, to nie wiem, ale na pewno bakarko jeszcze świętej pamięci Stefan Sito też grał, czyli już to się zaczęło dużo, dużo wcześniej, a kontynuują to Orlęta Reszel. Tu na ręce Mateusz. Mateusz kapitanie. Proszę bardzo. Na ręce prezesa chciałem złożyć serdeczne życzenia i przekażę tu pamiątkową statuetkę, żeby przypominała nam wszystkim ten wspaniały dzień i wytyczała kierunki na przyszłość. Życzę wspaniałej zabawy i przyszłych wspaniałych jubileuszy. Wszystkiego dobrego. No i mam nadzieję, że Orlęta będą w czwartej lidze. To jeszcze poproszę o zabranie głosu pana Marka Łukiewskiego, prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, zastępcę sekretarza generalnego PZPN. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, że drużyna Orląt Reszel to taka wielka społeczność, że jesteście tutaj razem jako rodzina. Rodzina, bo 100 minut tego nie było! A w resztu jest. Że jesteście tutaj jako osoby, które przez lata budowały ten klub. Zawodnicy, którzy tak naprawdę od początku, prezes przedstawiał od lat 60. biegali na boisku, zdobywali punkty dla Orląt. I zawodnicy, którzy robią to teraz, ci, którzy robili przez kolejne lata. Orlęta były na różnym poziomie rozgrywkowym. Były lata, gdzie to były najwyższe klasy. Teraz jest to klasa okręgowa. Ale tak naprawdę najważniejsza jest ta rodzina. Już nawet nie społeczność, rodzina to jest coś więcej. Razem z wami miasto, sponsorzy, wszystkie elementy tej rodziny wokół Orląt macie. I z tego to chciałbym podkreślić, bo to widzę i ja się nie spodziewałem, jadąc tutaj na tą imprezę, że to będzie w ten sposób wyglądało. I z tego możecie być dumni, to jest wasza największa wartość i życzę, żeby te 60 lat były dalej kontynuowane, żebyście dołożyli kolejne 60, bez względu w jakiej lidze, w jakiej klasie rozgrywkowej, czy dobrze, czy źle. Ważne, żebyście byli razem w takiej właśnie piłkarskiej rodzinie Orląt Reszel. Tego wam życzę. Wszystkiego dobrego. Jeszcze, Arek, poczekaj sekundę jeszcze. Mamy kilka osób, które chciało zabrać jeszcze głos. Oddaję głos Rafałowi Romańczukowi, który też chciał tutaj się z wami przywitać. Kochani, witam was wszystkich. Ja z pozycji kibica, człowieka działającego nie wewnątrz klubu, choć cały czas kibicującemu naszemu klubowi. Ja od wielu, wielu lat działam jakby niezależnie, ale zawsze w sercu miałem, mam
i mieć będę Orlęta. Dzisiaj to co tutaj widzimy dzisiaj, to jest praca i determinacja kilku tak naprawdę osób. Oczywiście wespół z zarządem Orląt, ale chciałbym tutaj serdecznie podziękować Kamilowi Jankiewiczowi, który wykonał solidną robotę. Te koszulki, które mamy, to jest jego projekt, tak? Także również gdzieś tam zaproszenia, również zapraszanie ludzi. To wszystko jakby leżało tutaj po naszej stronie. Również nieocenioną pracę wykonał Jarek Bochno, który... tygodnie był chyba najczęściej odwiedzającą mnie osobą w pracy, ale chcieliśmy to dopiąć jakby do końca na tyle, żeby zgromadzić tutaj jak największą liczbę osób z tych 60 lat historii, które tutaj przeżyliśmy. Tak? Również ze strony kibiców chciałbym podziękować Tomkowi Hrabie, Piotrkowi Zubryckiemu i całej tutaj elicie, którą mamy, bo uważam, nie jeden kibic robi mniej, przychodzi na mecze regularnie, inny przychodzi na mecze troszeczkę rzadziej. Klub bez kibiców nie istnieje tak naprawdę. Także cieszę się, że mamy takich kibiców. Uważam, że to są jedni z najlepszych w województwie, tak? Co widać po wyjazdowych meczach Orląt. Chłopaki z drużyny mogą czuć się zaszczyceni tym, że widzą nas na trybunach. Czy to jest Węgorzewo, czy to jest Olsztyn, czy to są inne miasta województwa, tak? I jeszcze na koniec powiem, nie będę przedstawiał historii, chciałbym tylko jeszcze podkreślić, że razem z Andrzejem Adamiakiem i Kamilem stworzyliśmy kilka miesięcy temu kanał na YouTubie Orlęta Reszel Odcalić od Zapomnienia, w którym można zobaczyć nasze wywiady z ludźmi, którzy tworzyli Orlęta przez lata, tak? Czy to są młodsi, czy starsi piłkarze, działacze, kibice. Nie wiem, czy ktoś w Polsce zrobił cokolwiek podobnego, ale uważam, że tą drogą uwieczniamy historię na YouTubie, gdzie możemy za parę lat pewnych osób już jakby nie widzieć, a jednak ta historia, którą oni przedstawiają tam, zostanie z nami na lata, tak? Chcemy cały czas iść w tym kierunku, żeby historia o Orlętach była cały czas aktualna, mimo tego, że jest już za nami 60 lat. Także jakby nasza trójka jest odpowiedzialna za to, że to wszystko jakby jeszcze tutaj jest w obiegu internetowo-słownym i kibicowskim, tak? Także Orlęta dla mnie to wielka pasja. Dziękuję bardzo, że udało nam się tutaj zgromadzić was wszystkich. Życzę udanej zabawy. Dzięki. Ciszej troszeczkę, bo pan jeszcze... Nie jestem pan, ja się ubrał. Jestem jeszcze tylko to że my chcieliśmy wam... My chcieliśmy wam jako piłkarze. Nie wiem, nikt się nie zgłosił, bo ja zgłoszę. Ja grałem tutaj, można powiedzieć, pół sezonu, kontuzję miałem. Może ktoś mnie pamięta, nieważne. W każdym razie my piłkarze chcieliśmy wam podziękować serdecznie za to, że nas zaprosiliście, za to, że nas pamiętaliśmy. Pamiętaliście prezesom, organizatorom tym wszystkim tego spotkania, a przede wszystkim kibicom, bo jeżeli się słyszy na trybunach okrzyk nazwisko człowieka, który bramkę strzelił, to niestety serce się kraje. I za to wam bardzo dziękuję serdecznie.
Dziękujemy serdecznie. Czy jeszcze ktoś z zebranych chciałby głos zabrać? Nie widzę. W takim razie na kogo? Tego nie da pokazać. Zdrowie!
Cię w moim sercu, RKS! I na dobre, i na złe! I na dobre, i na złe! Do drużyna jest Rysza! Do drużyna jest Rysza!
wygrywać! Army! To! Army! To! Army! 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 To! Orleta! Tak się bawią! Tak się bawią! 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 Orleta! Latek, mamcia mi lalę kupiła, podjąć mi obręcz się chciałem. Lecz mamcia nie pozwoliła, podjąć mi obręcz się chciałem. Lecz mama nie pozwoliła, poszedłem z Lubą do gaju. Kiedyś mi sobie pod dębę, a ona mi wykrzyknęła, a mrówki! Zacząłem ja mrówki szukać, lecz mrówki nigdzie nie było. Znalazłem gniazdo w łapęcie, a mi się lepiej zrobiło. I wszyscy! I gość! Ona czarna jak noc, ja kocham ją, bo jest dziewczyną mą. I gość! Ona czarna jak noc, ja kocham ją, bo jest dziewczyną mą. Nie da!
Dlatego cały czas muszę powiedzieć, że nie mamy.